dzisiejszym odcinku Łukasz sprawdzi na torze właściwości trakcyjne najnowszego Peugeot 508, a w pitstopie powie, dlaczego warto mieć zapasowy kluczyk. Nie, nie i jeszcze raz nie. Cały czas biłem się z myślami, że mam pokazać taką markę jak Peugeot. Samochody, które nigdy dla mnie osobiście nie miały w sobie nic ciekawego. Były tak naprawdę miękkimi francuskimi autami. Aż do momentu, kiedy na własne oczy ujrzałem nowego Peugeot 508. Zresztą, co ja wam będę dużo opowiadał, sami zobaczcie. Elegancja, solidność, prostota i równowaga przestrzeni. Stylistyka 508 zdaje się sugerować, że pojazd został wyrzeźbiony z jednolitej bryły. Przednia część nadwozia 508 z unikalnymi elementami osłony chłodnicy, robiącymi wrażenie unoszących się oraz starannie dopracowanymi kocimi reflektorami odzwierciedla najnowszy kierunek stylistyki marki. Dostępne w opcji reflektory diodowe LED stanowią mocny akcent stylistyczny widoczny w dzień i w nocy. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak projektanci Peugeot stworzyli tak ciekawą linię nowego modelu 508. Spójrzcie na te lampy. Są jak takie pazury bardzo agresywnego kota. Patrząc na oto z tej strony, widzimy spokój, dostojność, umiarkowanie. Ale co dzieje się z przodu? Podobnie jak z tyłem. Mnóstwo agresji i oczy, przepraszam, lampy przypominające oczy kota. Chrom dodający temu samochodowi mnóstwo gracji. Tylne światła kryją w sobie trzy rzędy świateł LED. Stonowany profil samochodu podkreślają kontury krawędzi bocznych okien satynowanego chromu. Dzięki starannie dopracowanej architekturze 508 każdy z pasażerów ma dużo miejsca do dyspozycji oraz wyposażenie doskonale dostosowane do jego potrzeb. Każdy może czuć się swobodnie. Peugeot do modelu 508 oferuje bardzo bogatą paletę silników. Otóż dwa silniki benzynowe oraz trzy silniki diesla. Obydwa silniki benzynowe są o pojemności 1,6 mocy 120 i 156 koni. Zaś silniki diesla, pierwszy o pojemności 1,6 i mocy 112 koni, kolejny o pojemności 2 litrów, 140 koni, silnik, z którym dzisiaj mamy do czynienia, który jest w Polsce najbardziej popularny ze względu chociażby na swoją elastyczność i na spalanie, oraz największy silnik o pojemności 2,2 litra i mocy aż 204 koni. Peugeot
Komfortowa przestronność 508 to także liczne, starannie zaprojektowane schowki i udogodnienia umilające chwile spędzane na pokładzie. Są to m.in. dwa uchwyty na kubki z przodu i dwa z tyłu, klimatyzowany schowek po stronie pasażera, kieszeń na butelkę w każdych drzwiach, schowek przykryty podłokietnikiem oraz wyjmowana popielniczka. Niezależnie oprócz manualnej klimatyzacji jednostrefowej i automatycznej dwustrefowej, 508 może zaoferować klimatyzację czterostrefową z indywidualnym sterowaniem, która pozwala kierowcy i pasażerom na niezależną regulację ustawień. Nowy Peugeot 508 ma 508 litrów pojemności bagażnika. Bagażnika, który jest bardziej szerszy niż wyższy, ale mimo wszystko bardzo praktyczny, ponieważ nic w nim nie przeszkadza, jeżeli będziemy próbowali wkładać do niego jakieś tam przedmioty. Bardzo ciekawą opcją tegoż właśnie auta jest podświetlenie wieczorem miejsca, w którym się znajduje, tak żebyśmy mogli szczęśliwie dojść do drzwi w naszym domu. I ma bardzo silną konkurencję, taką jak Passat, C5, Insignia, Laguna oraz Mondeo. A kosztuje od 75 do 134 tysięcy złotych. Nas jednak najbardziej interesują jego właściwości jezdne. Zapraszam na jazdę próbną. Już po przejechaniu paru kilometrów można śmiało powiedzieć, że nowy Peugeot 508 został dobrze wyciszony. Francuzi postarali się, użyli dobrych materiałów, ponieważ dzisiejszy wiatr bardzo mocny, który panuje na zewnątrz, w ogóle nie udziela nam się w środku. Nie słyszymy żadnych szumów i niczego, co dobiega z zewnątrz. Ale niestety kierownica ma zbyt dużo przycisków. To jest coś, co na dzień dobry przeszkadza mi w tym aucie. Owszem, jeżeli osoba kupi ten samochód i się przyzwyczai, wówczas problem zostanie zażegnany. Jeżeli podczas jazdy na światłach mijania lub na światłach drogowych prędkość spadnie poniżej 40 km na godzinę, wówczas snop światła przedniego reflektora przeciwmgielnego oświetli wewnętrzną stronę zakrętu. Zalety tego dodatkowego oświetlenia pomagają podczas jazdy po mieście, na skrzyżowaniach, po serpentynach oraz podczas manewrowania na parkingu. Bardzo prosta, ładna deska rozdzielcza, która tak naprawdę nas nie odstrasza. Nie ma tu żadnego kosmosu, jest tak naprawdę bardzo użytecznie. Naciskamy, wysuwają nam się uchwyty na napoje. Przy dzisiejszym trybie życia, gdzie bardzo często pijemy kawę, napoje, jest lato, bardzo pomocna rzecz. Ponadto mnóstwo schowków, materiał welurowy na boczkach, dość miękkie, przyjemne materiały. Mimo wszystko dobrze obszyta kierownica i siedzenia dość wygodne. To auto utwardziło się, o czym za chwileczkę powiem, ze względu na to, że wjechaliśmy na tor, żeby to pokazać. Mimo wszystko te siedzenia, kanapy nadal są wygodne jak w starszym Peugeot. Technologia HDI z filtrem cząsteczek stałych to bardzo skuteczny sposób na ograniczenie poziomu emisji. W
Filtr cząsteczek stałych jest urządzeniem samooczyszczającym, stosowanym do oczyszczania spalin silników wysokoprężnych. Filtr obniża ilość emitowanych do atmosfery stałych cząsteczek sadzy do poziomu leżącego na granicy wykrywalności. Technologia ta sprawiła, że diesel stał się silnikiem szlachetnym. Ludzie bardzo często porównują ten właśnie model 508 do starszego modelu 407. Nie ma co się dziwić, jeżeli chodzi o wielkość, bardzo podobna klasa średnia. Ale 508 jest jednak o wiele większa. I jeżeli wsiądziemy do środka do tego auta, zobaczymy, że z tyłu jest więcej miejsca, a więc nie będziemy musieli się przesuwać do przodu ze względu na to, że musimy kogoś przewieźć. Tutaj możemy siedzieć normalnie z przodu i możemy również wygodnie i normalnie usiąść z tyłu i nie męczyć się podczas długiej podróży. Najwyższa pora dodać w końcu gazu i zobaczyć, jakie właściwości jezdne ma nowy Peugeot 508, gdzie zawieszenie przód i tył to jest MacPherson, a więc ten samochód jest twardszy, nie będzie nim bujać w zakrętach. Czy rzeczywiście tak jest? Zobaczmy. Dodaję gazu. I rzeczywiście mamy bardzo mocny zakręt. Pięknie. A więc, jeżeli ta marka w starszych modelach, zupełnie innych, zupełnie by sobie tutaj nie radziła, nowy Peugeot 508 radzi sobie bez problemu. Spójrzcie, jak wchodzi w zakręty. To jest niesamowite. Wszystkie wersje 508 wyposażono w systemy zapewniające zachowanie doskonałych parametrów dynamicznych i wysokiego poziomu bezpieczeństwa czynnego. Stało się to możliwe dzięki seryjnemu wprowadzeniu systemu kontroli stabilności ESP, który umożliwia utrzymanie toru jazdy zgodnego z wolą kierowcy. ESP jest nadrzędnym systemem obejmującym systemy obsługujące pojedyncze funkcje takie jak system zapobiegający blokadzie kół ABS, system antypoślizgowy ASR, elektroniczny rozdzielacz siły hamowania, wspomaganie hamowania awaryjnego, system zapobiegania gaśnięciu silnika, jak również inteligentny system kontroli trakcji, umożliwiający ruszanie z miejsca i jazdę po nawierzchniach o słabej przyczepności. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że to nie jest sportowy samochód. To jest samochód klasy średniej, a więc musi być użytkowany na co dzień, musi być nie do zdarcia. I rzeczywiście, patrząc po zawieszeniu, patrząc po właściwościach jezdnych, ten samochód będzie dobrym autem na polskie drogi. Tak naprawdę jest wygodny, ale pomimo wszystkiego jest twardy i w zakrętach trzyma się bardzo dobrze. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że zmieniłem zdanie na temat marki, jaką jest Peugeot. Dla mnie to już nie będzie taki zwykły, miękki samochód, którym będziemy bujać się na zakrętach ze względu na to, że musimy zmniejszyć prędkość, ponieważ za chwileczkę z niego wypadniemy i mamy przynajmniej takie wrażenie. W nowym Peugeot 508 to wszystko zostało naprawione. Ten samochód ma o wiele lepsze właściwości jezdne.
wygląda bardzo dobrze w środku, jak i z zewnątrz. Dlatego też moim zdaniem jest wart polecenia. I za ten właśnie model chciałem podziękować firmie Mares z Włocławka, autoryzowanemu dealerowi Peugeot, i zaprosić oczywiście standardowo na pit stop. Tematem dzisiejszego pit stopu będzie kluczyk. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy podjeżdżacie samochodem pod dom, idziecie go otworzyć, ale kluczyk zostaje w aucie. Patrzycie, że przy sobie jednak nie macie kluczy od mieszkania. Podchodzicie pod samochód, a samochód jest zatrzaśnięty. Bardzo dziwna, jednocześnie śmieszna sytuacja. Wówczas warto mieć zapasowy komplet kluczy, czyli coś, o czym powinniśmy pamiętać przy zakupie nowego bądź używanego auta. Jeżeli będzie to auto z salonu, oczywiście, dwa zestawy kluczy będą, bądź nawet więcej. Ale co jeżeli kupujemy samochód używany od właściciela i nie dostaniemy dodatkowego, zapasowego kompletu kluczy? Czy taki właściciel nie chce z powrotem wrócić po takie auto? Owszem, może być sytuacja, że te klucze zginęły, zostały zniszczone, ale nad tym warto się zastanowić. Ciąg dalszy naszej śmiesznej sytuacji. A więc nie możemy dostać się do samochodu, do mieszkania i wówczas wołamy fachowca bądź sami próbujemy wejść do naszego auta. Co wówczas robimy? Bijemy szybę przednią bądź tylną. Oczywiście żartowałem, tego nie róbcie. Ale jeżeli chcecie na własną rękę dostać się do auta, możecie zbić albo tą mniejszą, albo tą większą. I tutaj rodzi się pytanie, którą? Na pewno wielu z Was odpowie, że tą mniejszą, no bo przecież ta większa jest droższa, jest większa, nic bardziej mylnego. Ta mniejsza szyba jest połączona z wieloma uszczelkami, a więc w takim razie będzie droższa od tej szyby większej. Czy warto zawołać fachowca? Dowiecie się już za chwilę. Tak jak wspomniałem, zamówiliśmy fachowca, który ma nam otworzyć samochód. I tutaj uważajcie, ponieważ mogą to być złote interesy, jeżeli to nie jest dobry fachowiec. A jeżeli jest, podejdzie i wytrychem bez problemu otworzy nam zamek. Nie dajcie na pewno odginać sobie drzwi, ze względu na to, że to może je całe pokrzywić. Wówczas taniej wychodzi zbicie tej szyby. Jeżeli będzie próbował odryglować zamek, to w nowszym aucie nic nam nie da, ze względu na to, że odryglowanie od wewnętrznej strony nie spowoduje zwolnienia zamku i otworzenia drzwi. Także takie koszta otworzenia auta czasem mogą być o wiele, wiele większe niż same zbicie szyby, które możecie tak naprawdę sami zrobić. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli będzie to dobry fachowiec, zajmie mu to naprawdę chwilę i Wasz samochód będzie otwarty. Jednak najlepszym rozwiązaniem tej właśnie sytuacji jest nie zamawianie fachowca, nie bicie szyby, ale posiadanie tegoż właśnie zapasowego kluczyka, o którym musicie pamiętać. To są pieniążki w kieszeni. Zapraszam już za tydzień. Yeah.